Pamiętajmy o tym, jak Julia Żugaj nie dotrzymuje obietnic, czyli moja historia z obozu żugajkowego, na którym zostałam oszukana. A więc dokładnie prawie rok temu, w sierpniu, pojechałam na mój pierwszy obóz żugajkowy w Niechorzu, organizowany przez Jaworzynę. Był to obóz TikTokowy z Julią Żugaj, na którym ona była przez 3 dni, a sam obóz, z tego co pamiętam, chyba trwał tydzień. Tu wam dokładnie napiszę, od kiedy do kiedy trwał obóz. Na obozie było 96 dziewczyn i podczas całego obozu trwał pewien konkurs, którego nagroda była po prostu tak cudowna, że marzy o niej każda żugajka. Wygraną w konkursie był wspólny TikTok na profil Julki z oznaczeniem konta osoby, która wygrała. Od samego początku były zbierane punkty. Każdy zbierał punkty za grzeczność, czystość w pokojach i takie tam. I osoba, która pod koniec miała najwięcej tych punktów, wygrywała konkurs. Kiedy nadszedł dzień wyników, to był bodajże przedostatni dzień obozu, wszyscy zebraliśmy się na takie zakończenie i tam były też wyniki. Na początku powiedzieli, że osoba wygrywa z pokoju 12. Ja byłam w pokoju 12. Potem powiedzieli, że z grupy pani i wychowawca naszej grupy. I na końcu powiedzieli, że to ja wygrałam ten konkurs. Bardzo ważne wydarzenie. Ranking influencerów. Proszę państwa, wygrywa jedna osoba z 96 dziewczyn. Pana zapraszamy. Co? Wielkie brawa! Nie jesteście sobie w stanie uwierzyć, jak bardzo byłam szczęśliwa, bo niektórzy z was mogą sobie teraz pomyśleć, że Jezu, co to jest TikTok z Julką na profil? To jest coś niesamowitego. Dla żugajek to jest bardzo dużo. Film z idolką na jej profilu, wspólne zatańczenie, kolejny TikTok z nią nagrany. To jest dla niektórych naprawdę dużo i ja wtedy byłam nie dowierzałam w to, co się stało. Byłam tak szczęśliwa, jak nigdy, naprawdę. To było coś niesamowitego dla mnie. Pamiętam, że wtedy się poryczałam ze szczęścia po prostu. Będzie też dużo dowodów takich, będziecie mogli widzieć z tyłu film, bo na tym obozie poza Julką był taki inny influencer, Eka, możecie go kojarzyć z Twoje 5 minut. I on całość nagrał na swoim YouTubie, na filmiku z vloga z tego obozu, więc tam też jest ten fragment, ale tu możecie teraz wszystko zobaczyć. Potem, po całej tej sytuacji, po całym tym apelu, wszyscy poszli do pokoju, a ja zostałam i z Julką miałam nagrać tego TikToka. Julka się mnie zapytała, czy wiem, do czego chcę nagrać. Powiedziałam, że nie, bo ja w ogóle nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mi się uda, że nie widziałam tego po prostu. Nie wyobrażałam sobie, że uda mi się wygrać. I Julka powiedziała, a do czego nagrałyśmy my wspólnie na mój profil, bo tam też się nagrywa TikToki ze mną na obozie na swój profil, jeden TikTok. I ja nagrałam wtedy do Szejka i powiedziałam, i ona powiedziała, no to nagrajmy do Szejka. I nagrałyśmy do tego Szejka i po prostu widziałam, jak ona brała ten telefon, odpalała swojego TikToka. Ja wiem, że to może być dziwne i możecie uznać mnie za jakąś głupią wariatkę, głupią żugajkę, że co to jest, no co z tego, że jakiegoś TikToka nagrałaś. Dla mnie to było naprawdę bardzo dużo i ja byłam naprawdę przeszczęśliwa. Nie zapytałam, i to był błąd, kiedy ten TikTok będzie wrzucony. Jak się domyślacie, po obozie, od razu jak wróciłam do pokoju, zadzwoniłam do wszystkich, do mamy, do taty, koleżankom, przyjaciółkom, powiedziałam, że Jezu, wygrałam konkurs, że jestem przeszczęśliwa. Potem czekałam, aż Julka wrzuci. Byłam pewna, że ona to wrzuci, no bo jak idolka moja miałaby nie wrzucić czegoś, co nagrałyśmy? Czegoś, co było główną atrakcją tak naprawdę, może nie główną, ale taką wisienką na torcie tego obozu. I czekam. Miesiąc, dwa, trzy. No dobra, no może zapomniała. Może zapomniał, ale na pewno wrzuci. Myślę, że ona to ma po prostu w roboczych i myślę, że wrzuci. 5 miesięcy napisałam do Julki. Nieraz. Napisałam do niej na maila. Napisałam na Instagramie. Napisałam wiele razy. Napisałam nawet na Vinted niedawno. Ale tak mijały te miesiące, że właśnie minął prawie rok. Julka nadal nie wrzuciła ze mną TikToka. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że ja pojechałam na obóz zimowy.
pojechałam na obóz zimowy. I wiecie, kogo tam spotkałam, kto był kierownikiem? Kierownik, który był na obozie letnim. On mnie poznał. Bardzo miły jest pan kierownik. Jeśli pan to widzi, to pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Ktoś zapytał, czy ten TikTok był wrzucony. Ja powiedziałam, że nie. Julka go do tej pory nie wrzuciła. Pan się zdziwił i powiedział, że on się zapyta Julki, jak ona przyjedzie na obozie zimowym. Bo przecież kierownik ma stały kontakt prawie na tym obozie z Julką. Więc pan się zapytał. Ja też się zapytałam, bo Julka chodziła po pokojach. Zapytałam się. Julka powiedziała, była w szoku. Powiedziała, że ona myślała, że ten TikTok się wrzucił. Że ona myślała, że się wrzuciło, że ona się zapyta swojej menadżerki. Kierownik też się zapytał i też kierownikowi Julka powiedziała, że zapyta się menadżerki. I tak, obóz był w lutym, mamy lipiec. Nadal TikTok nie jest wrzucony. A ja na Vinted też napisałam do Julki i tam na Vinted pisze, czy jest przeczytane. I Julka to przeczytała. I powiem wam, że jest mi naprawdę przykro. Szczerze jest mi przykro. Nie powiem, że... oczywiście, możecie się teraz zapytać, ale no to po co jechałaś po tym na obóz zimowy? Po co jechałaś na obóz zimowy, jak ona cię tak potraktowała, nie wrzuciła tego TikToka, nie spełniła obietnicy? Pojechałam, bo ja nadal lubię Julkę. I tak naprawdę już nie mam żadnych, że tak to nazwę, nadziei na tego TikToka. Może ten TikTok jej się usunął, może nie chciała go wrzucić. Jeśli jej się usunął, to też mogła mi odpisać, powiedzieć na przykład, no przykro mi, ten TikTok się usunął, albo że możemy to nagrać ponownie. Bo naprawdę, wiecie, jak to jest po prostu trochę przykre. Tak się na to cieszyłam. To był chyba jeden z moich najbardziej szczęśliwszych momentów w życiu. I no jednak się zawiodłam. Zawiodłam się na osobie, która była moim przykładem, którą bardzo, ale to bardzo lubiłam. Nadal ją lubię, nadal oglądam jej filmy na YouTubie, nadal oglądam jej TikToki, ale po prostu gdzieś ta taka uraza trochę została. I nie wiem, czy ta sytuacja się już wyjaśni. Możecie zapytać, dlaczego nagrywam tego TikToka, żeby wam o tym opowiedzieć, bo chyba muszę komuś o tym opowiedzieć. Naprawdę, wróciła mi nadzieja raz na obozie zimowym, że może naprawdę się uda, może ten TikTok będzie wrzucony, no ale się nie udało. I nie wiem, co w końcu teraz. Chciałam wam opowiedzieć moją historię po prostu. I tyle. I dziękuję, jeśli zostaliście do końca. Jeśli macie jakieś pytania, to odpowiem na nie w komentarzu. A tutaj też widzieliście parę screenów. Wracałam nawet do Jaworzyny, czyli do tego biura, które to organizowało. I też pisali, że się z nią skontaktują i nie wiem w końcu, jak to wyszło do końca. Nawet moi rodzice się pytali, a skąd wiadomo, że ona go wrzuci tak naprawdę? Nie wiem. Nie wiem, znikąd nie było wiadomo. Może to był mój błąd, że się nie zapytałam, kiedy on będzie wrzucony? Nie mam pojęcia. Dziękuję za obejrzenie do końca.